Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidgets, kolejny Let's Play z W37 i tak jak obiecamy w poprzednim odcinku, od razu sobie przejdziemy do lochów, nagryłem ten odcinek jeden po drugim, po prostu nie chciałem, aby jeden był bardzo długi, bo nam troszkę zeszło z tymi pupilami, jak widzicie udało się tą pirodliszkę kliknąć czompem setnym i nie kosztowało to wcale tak dużo, także resztę grzybków możemy przeznaczyć na lochy, chociaż pewnie nie wszystkie wydam, bo po prostu nie będę w stanie, ale sobie przelecimy od lewa do prawa tutaj strefę światła i strefę mroku, żeby zobaczyć co nam pójdzie, co nam nie. Tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku, Demonko już tutaj odskoczył na 6 leveli, natomiast Golden Giampi odskoczył na 1 level, no to on nie tak bardzo. Ale to dlatego, że nie klikałem w ogóle lochów, tylko czekałem na to, żeby nagrać odcinek. Tutaj mam sobie klejnoty powrzucane troszkę lepsze, to co mi tam dropiło przez ten czas, w którym nie klikałem lochów. No i co, może sobie przyjdziemy wieżę, może nie wieżę, może co, może tutaj strefę mroku, bo to nam da trochę expa i powinniśmy coś tutaj kliknąć. O, od razu padł i kolejny też powinien paść, tylko on już tutaj stawia większy opór. Kto to jest zwiadowca, no to tutaj musi po prostu mieć słabszą próbę, aby nie unikać. I też nam padnie, parę razy zostało mało HP mu. I dzięki niemu sobie wbijemy 269, o tam bardzo bliska próba. No ale dobra, klikamy go, bo on jest do zrobienia. Potem sobie może od razu wydropimy klucz do kolejnego, jak go pokonamy. Bo pamiętajcie, że żeby wydropić klucz z kopalni musicie mieć do kolejnego lochu w strefie mroku, musicie mieć 6 na 10 w poprzednim. Ale to o tym zrobię chyba jeszcze osobny poradnik. O, i padł, dobra, fajnie. I co my teraz mamy? Teraz mam maga, to już może być ciężko. Co my tu wydropiliśmy? Zręczność to dla zwiadowcy. O, i to bardzo dobre. Więc fajnie, sobie podmienimy. I tutaj mamy na wszystkie cechy, to może odłożymy, albo rozmontujemy w sumie, bo w poprzednim odcinku nie rozmontowałem, bo nie miałem itemków. To sobie teraz rozmontuję. Dobra, tego może troszkę poklikamy, zobaczymy czy on w ogóle jest do zrobienia. No ale to jest mag, to może być ciężko z nim. O, tu jakiś lag. Ostatnio mam lagi, nie wiem czy to jest wina internetu mojego, czy Shakesa. Tak jak klikałem tą pirodliszkę, jak spamowałem ten enter, to właśnie też mi tak czasem przycięło. No tam 2,6 miliona miał. Ale chyba... O, padł! Dobra, i to jest wojownik, więc on też padnie, super. I to mamy na siłę, nam daje tylko 10, jemu za to da dużo. Więc spoko, od razu sobie przebierzemy tych naszych pachołków. I możemy im dać level w sumie. Cyk, cyk, cyk. I nie, tutaj, tutaj. Teraz mamy woja, więc też woj też padnie. Byleby Kunegunda zrobiła trochę uników i mamy 270 level, czyli wrzuciliśmy na miejsce top 2 paladyna. I teraz gonimy demonko, dobra. Czy tutaj dalej sobie pykniemy? To jest kto? Zwiadowca znowu. No dobra, zużyjemy na niego tak ze 150 grzybków. I jeśli nie padnie, to po prostu sobie wykopiemy klucz do następnego lochu. Ale on pewnie padnie, bo to po prostu... Tutaj oprócz naszego szczęścia jeszcze dochodzi szczęście pomocników, więc... Te walki są naprawdę RNG i nieraz można wydać 1000 grzyba na jeden loch. Zwłaszcza tam jak mamy piekło i 13 piętro. To już w ogóle. Tam jedna bliska próba. Dobra, do tych 6800 dojdziemy i... I sobie wykopiemy kolejny klucz, jeśli by nie padł. To jest 8 na 10. Może jeszcze do niego wrócimy potem pod koniec. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie lubię klikać tak, wiecie, bo przeważnie nie mam co mówić w tym czasie i... O, tam bliska próba znowu. Dlatego chcę to tak ograniczać, żeby nie było takiej ciszy. No ale dobra. W lochach jest o tyle fajnie, że jak tak spamujemy tym enterem, to nam się w poczcie zapisują wygrane walki, nawet gdy nie zaznaczymy tego zapisz walkę. Natomiast w środowiskach tak nie ma i przez to nie mogłem wam pokazać walki z Lilarysiem,
w ogniu tutaj ze Smokim i z tą pirodliszką, co myślę, że najciekawsze, bo po prostu spamowałem, nie zdążyłem kliknąć zapisz walkę. Zresztą tam widzieliście, że już nawet następnego zacząłem klikać. I co? O, w sumie to są walentynki, to może byśmy dali radę, to jest za niecały miesiąc. Jedzonek mamy sporo, a tą pirodliszką w miarę szybko go pewnie zrobimy. Może nawet uda nam się złapać, fajnie. Dobra, wracamy do tych lochów, albo tutaj sobie teraz wrócimy. Spróbujemy sobie wykopać kolejny klucz. No to nie jest klucz. O, to jest klucz, fajnie. Co nam tutaj... A, to dla woja nam dropnęło. O, możemy podmienić w sumie, czemu nie. Cyk. I teraz tak, szczęście, zręczność. I to są małe, więc sobie je po prostu sprzedamy. I mamy kolejny kluczyk, to jest chyba wojownik, więc on padnie. Dokładnie. Już nam coś poleciało. A czekajcie, znowu te bugi, bugi. To jest na wszystkie cechy, więc to sobie odpuścimy. Szczekajcie. Tak, odpuścimy sobie, rozmontujemy w sumie od razu zapajęci. Dobra. I lecimy z piramidą dalej. To jest kto? Kto jest mag? Dobra. No na tego maga też tak myślę, że ze 150. Tak do 6,5 sobie zejdziemy. O, padł nawet szybko, więc fajnie. O dziwo, ci magowie padają i mamy jakimś... Oj, nie, tutaj mamy... Kurde. Jakąś broń dla zwiadowcy. O, rozrzut słaby, ale sporo nam daje średnik i sporo stacha. Dobra, no wymienimy. Mniejsza z tym. I damy im od razu level, chociaż... Przede wszystkim tutaj tej Kunegundzie i magowi. A, już nie mam złota, dobra. To mniejsza z tym. Lecimy sobie dalej. To jest co? Zwiadowca znowu. No i dobra, zlecimy tak jak mówiłem wcześniej do 6,5, bo w miarę szybko padł tamten. I sobie chyba na ten moment przejdziemy do Tornada. Zobaczymy jak nam pójdzie wieża, to od razu nam troszkę golda poleci, to sobie ulepszymy tych towarzyszy dalej. 3 levele, żeby demonko dogonić. No z taką ilością grzybów jest to możliwe. Ale też nie chcę ich chyba wszystkich wydać na ten odcinek. Bo nie mamy tyle czasu w sumie, nie chcę, żeby odcinek trwał godzinę. Dobra. No z tymi zwiadowcami też jest tu problem. O, padł, dobra, ładnie. I 272 poziom i co to mamy zręczność, czyli to jest dlatego 6 nam tylko daje, oj, punkty życia w sumie. No to nie, jak punkty życia to sobie i tak podmienimy. Czekajcie, to trzeba zrobić w ten sposób i w ten sposób, okej. Okay. Wymiana, zręczność jest. I teraz tak, co my tutaj mamy? Wielka stopa. To jest wojownik, więc powinien paść. Chociaż tu nie widzę na razie bliskiej próby. Ale to musi Kunegunda podziałać. I wtedy sobie zobaczymy. No było tam parę bliskich, dobra. Ładujemy go dopóki nie padnie. No wojownicy tutaj to padają bardzo łatwo. Przynajmniej w tych początkowych lochach. No i dokładnie padł. Tu mamy coś na wszystkie cechy, więc nawet nie sprawdzam, tylko od razu leci do rozmontowania. I u kowala już to wszystko. Dobra, co tu mamy kolejne? To jest mag. Więc tego maga też tam spróbujemy sobie kliknąć. Dzisiaj ci magowie coś padają za łatwo. Tak, więc sobie zobaczymy. O, znowu jakiś lag. Oj, to duży bardzo, co jest? Dobra, wróciliśmy sobie do tego maga, bo tutaj jakiś lag by wyrzuciło mnie. I klikamy dalej, no zobaczymy. I do ilu go? Tak myślę 6250. Sobie popróbujemy. I przejdziemy w końcu na to tornadko, bo tornadko też powinniśmy ruszyć. Z którym levelem startowaliśmy? 268, no to już 4 żeśmy wbili. Także spoko. Ten mag jest do zrobienia, kurde, tylko tu by go można klikać i klikać, aż nam się taka trafi najszczęśliwsza próba. Także myślę, że to nie ma sensu. Dobijemy do tej liczby, tak jak mówiłem na początku, i przejdziemy do tornada. Potem jeszcze wrócimy sobie do tego zwiada, co był tam na początku. Bo jego, może się uda w ogóle tamten lock zamknąć całkiem.
No tego bym pokonał, to bym znowu klucz dostał następny w kopalni, no ale... No ale póki co nie da rady, więc okej, przechodzimy sobie do tornada. I tutaj w tornadzie powinno troszkę tych przeciwników pójść. No, chociaż już ten stawiał opór, to nie wiem, ale to był chyba blok z tego co pamiętam. O dobra, padł. Kolejny, kolejny, no tutaj się posypią ci przeciwnicy. Kolejny wojownik, więc troszkę więcej na niego musimy zużyć. Te dźwięki walk w ogóle. Dobra, padł. Padł. No lecą sobie te potworki tak jak myślałem. To zwiadowca to też powinien paść i mamy 273 poziom. Dobra, co dzisiaj chce wiedźma? Wiedźma dzisiaj chce amulety, więc jej damy to. I w zasadzie tylko to, resztę w sumie posprzedajemy. Mógłbym to niby zostawić do kowala jutro albo sprzedać, jeśli wiedźma będzie potrzebować. Ale z doświadczenia wiem, że nie będę miał tyle miejsca i będzie mi tylko zawadzać, więc nie ma co. Dobra, oj, mogłem ulepszyć tego w sumie. Dobra. Jeszcze pociśniemy to tornado, to ich tam poulepszamy. Kto to jest? To jest wojownik, następny blok. On już ma 16 tysięcy siły. Ale myślę, że też powinien pójść. I już się zbliżyliśmy na jeden level tylko do demonko. Odstajemy. A pamiętajcie, że jeszcze nie ruszyliśmy strefy światła. Tutaj padł, no i znowu kolejny wojownik, niestety. Ci wojownicy w tym tornadzie są naprawdę przesadzeni. No i tutaj jesteśmy paladynem, nie? No to z takim wojownikiem zwiadowca tam ma prościej. O wiele. Ojojoj. Dobra, no dojdziemy do 6000, jak nie padnie, to przejdziemy sobie do... O, tam było blisko bardzo. No niestety. Przejdziemy sobie do strefy światła. Znowu blisko, opadł, dobra. No to lecimy dalej. Zwiadowca. No i znowu wojownik, myślę, że... O, tu blisko, zawsze jak chcę powiedzieć, myślę, że... Zaraz sobie tutaj... Przejdziemy do kolejnego lochu, to ma mało HP akurat. Dobra, myślę, że na razie odpuścimy to tornado, bo i tak ono nam tutaj dużo nie daje. Amulet sobie odstawimy. Do wiedźmy. I teraz tak, pójdziemy sobie tutaj, cyk. Ulepszymy to do 273 i potem tego maga zapamięci. Ale to za chwilkę, dobra. No przejść do tej światła strefy. To sobie możemy w sumie zostawić na razie. No i lecimy z tą wieżą. Wieża tutaj parę poziomów powinno pójść z miejsca. Zaraz sobie te itemki popatrzymy, co tam nam podropiło i ewentualnie podmienimy. No tutaj już Mikołaj stawia opór. Ale on ma 10 tysięcy siły. No tutaj Kunegunda troszkę uników i on padnie. O, dokładnie. I co teraz jest misiu? Co jest? Tower level is wrong. Dobra. To sobie przejdziemy. Jakbyście słyszeli tu jakieś tam szumy w tle, to tymczasowe, niestety. No co jest? Tower level is wrong. Dobra. Siła. Tutaj sobie dla wojownika możemy... To co to ma w ogóle za runkę? Odporność na ogień 20%. W ogóle ja sobie muszę kup tutaj znaleźć z runami, bo już mam ich dosyć sporo. Mam tutaj już oktyliony, więc fajny, ładny secik się znajdzie. Troszkę ostatnio skarbiec ulepszyłem, to i miejsce będzie na to. Tylko po prostu chęci nie ma, ale te chęci muszą się znaleźć prędzej czy później. Dobra, to sobie sprzedamy, to sobie sprzedamy. O, to się nam naprawiło, więc... O dobra, teraz działa. I teraz tak, wojownik, tutaj możemy mu w sumie dać to, jak on ma tu runę, odporność na ogień, więc odmienimy. To jest na wszystkie cechy, więc sobie zostawimy tu. I to jest też na wszystkie cechy, więc sobie nie będziemy ruszać na ten moment. Okej, lecimy dalej z tym miśkiem. Troszkę go tu poklikamy. O, możemy dać w sumie już za pamięci temu magowi te levele, bo ta wieża nam tu trochę dała tych... tego golda. No i lecimy dalej. Tego miśka sobie popróbujemy, on też powinien paść. Ale ile my tu mamy grzybów? No tak myślę do 5800, bo to wieża, to tam expa nam nie daje.
Gold jest niby ważny, te procenty, no ale... Ale mniejsza z tym. Już tu widzę, że mamy 15 minutek. Także, no ale w sumie może zrobię jeszcze z 10. To już sobie wszystkie te lochy, że tak powiem, posprawdzamy i znowu zrobię przerwę, żeby sobie się wzmocnić. I znowu sobie zrobimy taki odcineczek z lożków. Dobra, no nam tutaj nie pada. O, padł, dobra, fajnie. No i to wszystkie cechy, więc znowu odpada. No, przenieś się. Kurde, te błędy to naprawdę. Tutaj sobie władujemy w siłę. Zaraz mamy 2500. W podstawie, jak sobie dobiję do 2,5, to troszkę w HP pójdę. Bo... Żeby zbytnio nie odstawało. No i tutaj mamy ogra. Shreka w sumie. Taką, że tak powiem, podróbkę, nawiązanie do Shreka. I czy on padnie? Zobaczmy. Troszkę tu poklikajmy. Jak nie padnie, to trudno. To sobie przejdziemy do reszty lochów. Dobra. No nie widzę tutaj póki co bliskiej próby. No to też jest wojownik, to też w teorii by ta Kunegunda zrobiła uniki. To jest, to on do pokonania na spokojnie. Ale mówię, ja tutaj nie chcę na jednym lochu spędzić nie wiadomo ile, żeby sztucznie nie przedłużać tego wszystkiego. Tak więc... 37 milionów, o tutaj się znowu zlagowało. Ale no, dobra, widzę, że nie pada, więc na razie go odpuszczamy. Hemoridor, król. Zobaczymy w tym Hemoridorze, czy coś padnie. To jest mag, więc może być ciężko, ale mu tu zostaje... O, jaki lag. Powiem wam, że nie wiem, czy to jest mój internet, czy to coś... O, zobaczcie, jak się zwiesiło. Czy to coś z serwerami, bo ostatnio tak mam często. O, dobra. I kolega nam tutaj padł, dał nam... O, jaki słaby. Czemu on dał taki słaby itemek? Nie wiem. Na maga to też nie będzie, bo to jest siła. Dobra, no będzie do kibla, trudno. Zobaczymy sobie teraz Smoluma. Smolum to jest zręczność, czyli zwiadowca. No ale tu już widzę, że nie ma bliskich prób. Więc... Więc chyba sobie damy spokój po prostu. Z nim. O nie, padł jednak, zobaczcie. To też nam daje na minusie, no to też będzie do kibla, no już trudno. I teraz mamy pająka, który ma 11 tysięcy zręczności i 45 tysięcy HP, co nam daje 46 milionów, więc no jego już raczej nie ma szans pokonać. Okej, lecimy dalej. Szkoła magii. Kapelusz jaki? Kapelusz gadki. O, i z nim to tutaj raczej też... Szybko go nie pokonamy. No już to nam zostaje 27 milionów HP, ale to bardziej tego nie przebijemy. Nie jesteśmy berkiem, że może nam się trafić jakaś nie wiadomo jaka seria, żeby to przebić te 27 milionów. Teraz było 25. No dobra, raczej nie ma opcji, żeby go zabić. Także teraz 13 piętro. I na 13 piętro powiem wam szczerze, że jest jakaś tam szansa. O, tu mu zostaje 3 miliony. Więc no na nim tu będziemy chcieli więcej tych grzybków wydać. Myślę, że nawet może z 500. A nie, nie ma takiej potrzeby. 274 level wbity. Prawie 300 milionów expa dostaliśmy. I to nam daje 15. A czy tu mamy jakąś runę? Nie, nie mamy dobrej runy. Czyli w zasadzie możemy sobie to podmienić, bo czemu nie? Cyk i od razu ulepszymy na, powiedzmy, te 5. W sumie tutaj sobie możemy broń ulepszyć. Na ile ona jest? Na 7, a to ją ulepszymy na to 9. Bo powinienem to zrobić przed lochami. Ten ma 3, to go ulepszymy na 5. I to w zasadzie tyle. Dobra, niech na ten moment tyle będzie. Dobra, czyli co dalej? 13 piętro, czy tego pobijemy? Z tym raczej może być na ten moment ciężko. Jak widzicie, już w zasadzie dogoniliśmy demonko, więc on musi być tutaj do tyłu z lochami względem nas na ten moment, dlatego że... Chociaż nie, no jeszcze nie dogoniliśmy, pół levela niecałe. Natomiast on już ma EQ do awki i on już ma to EQ bardzo długo, więc on jest z samej awki pewnie do przodu z levelem. Także no my tu musimy nadganiać lochami, a tak jak mówię, muszę sobie złożyć to EQ do robienia awki, bo już teraz podejrzewam, że golda 50% złożę bez problemu. No i tego expa nie wiem, czy 10% dam radę złożyć, ale podejrzewam, że dam, więc... Więc jakby nie ma z tym większego problemu.
Nie powinno być przynajmniej przy takiej ilości run. Dobra, no Wacław tu już raczej nie padnie. 7 milionów, on jest o wiele mocniejszy od tamtego. Więc no raczej nie ma opcji. Znowu się nam tutaj zwiesiło, jak to denerwuje. Dobra. To się zwiesza i potem kilka prób, tak się wiecie. Wykonuje naraz i fajnie jest, jak wtedy coś wypadło, no ale na tym odcinku nie było czegoś takiego. Dobra, mamy Esteros i mamy nordyckich bogów. Może sobie przejdziemy do tych nordyckich bogów. Oj, ona tutaj też jest raczej Walkiria. Nie jest na ten moment do pokonania. No nic, dobra. Dajemy sobie spokój, Esteros. Ruda Ślamazarnica to jest mag i to jest mag strasznie mocny. Także no tym paladynem, zwłaszcza że magowie blokują tego naszego Firebola. Więc no paladynem na ten moment chyba nic nie zrobimy. Oj, 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 24 miliony inty to jest naprawdę dużo. Dobra, no nie ma opcji. Aczkolwiek wrócimy sobie jeszcze na chwilkę do strefy mroku. Piramida szaleństwa, tutaj był ten zwiadowca, a tutaj było tornado. Dobra, to tornado sobie jeszcze poklikamy troszkę. O, i padło od razu, fajnie. I mamy nietoperza. Nietoperz to też jest wojownik. Troszkę sobie tutaj poklikamy, tak myślę, do 5000. Nie no, nie przesadziłem, do 5150 może coś takiego. Bo bym chciał bić 275, żeby przegonić tego demonko, przynajmniej na odcinku. Żeby nie być frajerem. I żeby sobie zająć top 1 paladyna. Chociaż na odcinku, bo podejrzewam, że ja to nagrałem dosyć wcześnie. Podejrzewam, że demonko jeszcze dzisiaj nic nie robił. Ale no, miło by było go przegonić o ten level. Tylko to niestety, żeby go przegonić, to musi coś padać, a nam tu nic nie pada na razie. 7 milionów HP. 8, 9, no nie było żadnej takiej bliskiej próby. A on już tu ma 500 więcej siły od poprzedniego bodajże, z tego co widziałem. Więc... Więc może nie być kolorowo. 3 miliony, no to było takie najbliższe chyba, ale dobra. Na ten moment sobie damy spokój. Ile nam brakuje expa? Ile tu jest? Milion minus 25, czyli 75 milionów, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Troszkę ponad 75. Dobra. No to co? Lecimy tutaj. Miejmy nadzieję, że ten zwiadek padnie. I że nam da ten level. Nie no, no muszę klikać coś, żeby wbić ten 275, bo to nie może być tak na odcinku, żeby nie dogonić. O, no i widzicie, mówisz, masz na życzenie, premia do PD3, inteligencja to jest dla maga, 13, no możemy podmienić zawsze to jakieś tam statystyki. Cyk i co, zobaczymy co tam następne jest w tych lochach, ale już odcinek na ten moment... Zadanie na odcinek spełniłem, top 1 paladyn, no jeszcze w rankingu tego nie widać, ale jak widzicie, co ja mam tu za staty w ogóle, nie niecałe 12 ten, a on ma 12,5, a 25 milionów HP, a on 22, kurde, on ma o wiele mocniejsze statystyki. On ma 2400 tego, skąd on wziął coś takiego? Skąd on wziął takie mocne podstawy? On musi nie dość, że te runy mu pewnie dają dużo golda, no bo to jest jednak 50%, to jeszcze on musi nie kupować klepsydr i musi nie rolować twierdzy za golda. Ja to niestety robię, bo chcę tutaj jak najszybciej sobie przyspieszyć to, co mogę przyspieszyć. A on tego nie robi i zapewne tu mu się odkłada. No ja mam tutaj wytrzymałości 2000, więc no 400 staty to jest naprawdę bardzo dużo. Siły mam troszkę więcej, ale niewiele. No dobra, ale przynajmniej w levelu na chwilę jesteśmy top 1 paladynem. Tutaj jakiś Dermoeman ma 265, 263, Golden Gumpy 269 i Demonko 274, prawie 275. Dobra, wejdziemy jeszcze do tej strefy mroku na chwilę zobaczyć, co tu jest. Tu jest mag, więc spróbujemy go sobie kliknąć jeszcze. No jeszcze by się tak ze 100 grzybków. No i jeżeli nie padnie, to zakończymy odcinek, bo założenie zostało zrealizowane. O, znowu tutaj się przycięło delikatnie, no tam było blisko.
Jak wypadło, to byśmy mieli tak z pół levela przewagi, jakby Demonko wbił 2.75 dzisiaj. Więc fajna by to była zaliczka, zwłaszcza, że jeszcze awki nie zrobiłem całej. Ja zrobiłem dopiero jeden pasek, żeby te pupile tam sobie ogarnąć, to co na poprzednim odcinku było. No dobra, tak do 4.900 i myślę, że na ten moment sobie zakończymy odcinek. Żeby tutaj nie przedłużać, bo już mamy 25 minutek. Chociaż z tego co widziałem, te let's play'e długie wam się podobają. Bo ostatni odcinek z S37 zrobił naprawdę super wynik. Tam było ponad... Z tego co widziałem na YouTubie w statystykach, było po 150% więcej średniego czasu oglądania. I tak dalej, więc no te statystyki naprawdę zrobił dobre. Widocznie wam się to musi podobać, mimo że tam trwał prawie pół godziny, no ale... Wiecie jak jest. Dobra. Przybysz z kosmosu niestety nie padnie na ten moment, już tutaj nie będziemy na dzisiaj nic klikać. Znowu się tutaj wzmocnimy, połapiemy jakieś pety, porozdajemy statystyki, zmienimy gemy. O, tutaj sobie zapomniałem szukać. Zmienimy gemy i będziemy próbować coś dalej w tych lożkach, ale to już na kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeśli wam się spodobało, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, subika. I to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.